Was w kolejnym filmie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak dzisiaj wyglądam, to chciałam Wam powiedzieć tylko, że ja po prostu położyłam się z mokrymi włosami spać i takie coś mi się zrobiło, a że takie włosy potargane mam, to stwierdziłam, że dodam ciemną pomadkę i może po prostu będzie wyglądać, że tak miało być. Także przechodzimy do rzeczy. Filmik, tak jak widzicie po tytule, będę Wam dzisiaj pokazywać urodzinowe pudełko Shiny Box i powiem Wam, że to jest wyjątkowo duże, duże pudełko. Urodzinowe pudełko Shiny Box, piąte urodziny, jak tutaj zresztą widzicie, Shiny Box w czerwcu świętuje piąte urodziny, było dostępne w trzech rodzajach. Dlaczego mówię, że było? Mój to jest rozmiar XXL. I z tego co wiem, musicie się sobie sprawdzić, jeżeli chcecie się upewnić na stronie Shiny Boxa, ale ja z tego co wiem, co patrzyłam tam, że ono zostało już wyprzedane i ono zawierało 11 produktów, pozwólcie, że jeszcze zobaczę, 10 produktów plus 2 upominki i w tym 8 produktów pełnowymiarowych. Jest także zestaw standard, który jest jeszcze dostępny i on zawiera 9 produktów plus 2 upominki, w tym 7 produktów pełnowymiarowych. I zestaw VIP 13 produktów plus 2 upominki, w tym 11 produktów pełnowymiarowych. Także to chciałam Wam na wstępie powiedzieć. No i przechodzę do otwarcia. Pudełko dostałam 3 dni temu, także pewnie się w ogóle nie zdziwicie, jeżeli Wam powiem, że pudełko zostało już przeze mnie otwarte. Tutaj pozwolę sobie już Wam je otworzyć i zaprezentować. Tak wygląda właśnie w środku. I będę wyciągać to, co mi się nawinie na początku, słuchajcie. Tylko wezmę sobie broszurkę, żeby wam przeczytać po prostu, jeżeli będziecie chcieli coś dokładniej wiedzieć. No i może zacznę od tych takich najcięższych rzeczy. Czekajcie, muszę sobie tutaj tą broszurkę otworzyć. I pierwszą taką bardzo ciężką rzeczą jest balsam. Taki lotion, tutaj chyba było napisane, coś tak. Jest to nawilżający balsam, taki w postaci takiego lotionu, czyli taki bardzo, bardzo lekki. I to jest i do rąk, i do ciała. I to jest aż pół litra. To jest naprawdę duża, duża pojemność. I to jest marka Quessy. Tak mi się wydaje, że to się czyta. Słuchajcie, to jest marka hiszpańska. Starałam się znaleźć w internecie i powiem Wam, że tyle oglądałam tych youtuberek i każda wymawiała inaczej. Francuska mówiła inaczej, jakaś tam jeszcze inna dziewczyna mówiła inaczej. Także poszukałam sobie po prostu w tłumaczu, no i wyszło na to, że czyta się Quessy, więc mam nadzieję, że to się tak właśnie czyta. Jeśli chodzi o zapach, to zapach ma taki bardzo kokosowy, tak mi się wydaje właśnie, to jest taki zapach dosyć mdły, słodki, na pewno nie dla każdego. Aczkolwiek balsamów, jeśli chodzi o balsamy, to dawno, dawno nie było w Shiny Box, więc okej. Okay. Teraz Wam przeczytam o tym balsamie. To jest nawilżający balsam do ciała, który jest szybko wchłaniany przez skórę i zapewnia trwały, kremowy zapach. Także jest to produkt pełnowymiarowy, nie zawiera parabenów, nie jest testowany na zwierzętach i kosztuje 57 zł za pół litra. Więc to jest pierwszy produkt. Kolejnym produktem jest serum witaminowe z Mincer. Jest to firma, która mnie naprawdę ostatnio mile zaskoczyła, ponieważ miałam od nich tonik i był naprawdę w porządku. Jest nadal w porządku, ponieważ jeszcze go używam. Ucieszyłam się z tego, dlatego że myślałam, że jest to serum do twarzy, a ja bardzo lubię sera do twarzy i zużyłam ich dosyć dużo, ale przeczytałam potem, że to jest serum do dłoni. To jest wzmacniające serum do dłoni i paznokci i wtedy troszeczkę mniej się ucieszyłam, ponieważ mam mnóstwo kremów na zużyciu i kolejny produkt do rąk to nie jest to, co ja bym chciała. No aczkolwiek ok, jest. Jest to produkt pełnowymiarowy, kosztuje 20 zł za 30 ml. Kolejnym produktem pełnowymiarowym jest to znowu produkt z marki Quessy i to jest taki rewitalizujący toner, czyli tonik po prostu do twarzy i z tego jestem zadowolona. Z tego szczerze powiem Wam, że jestem zadowolona, ponieważ ja toniki bardzo, bardzo lubię i tutaj zaraz przeczytam. Tak jak Wam mówiłam, tonik nawilża i równoważy skórę, zapewniając jej wrażenie świeżości i miękkości, łączy nawilżenie i naturalne składniki, które koją skórę, pozostawiając ją piękną, oczyszczoną i zdrową. I ten produkt kosztuje 42 zł za 200 ml, czyli to jest
dosyć dużo jak na tonik. Ja na pewno bym tyle nie dała. Swoją drogą ładne to opakowanie jest, podoba mi się. Także to jest trzeci produkt pełnowymiarowy. Kolejnymi produktami pełnowymiarowymi, słuchajcie, i na pewno, jeżeli nie zaglądaliście, co w tym miesiącu dawał Shiny Box przed moim filmikiem, to się zdziwicie, ale były herbaty Detox. I to jest Hello Slim i tutaj jest 30 herbat na dzień przed posiłkiem, z tego co czytałam. I tutaj jest 30 herbat na noc, także przed posiłkiem. I tutaj spala kalorie, zmniejsza apetyt, także powiem Wam, że zdziwiłam się, nie powiem, że nie. Także tutaj te dwie herbaty i to jest produkt pełnowymiarowy i cały taki zestaw na 30 dni kosztuje 97 zł. Teraz kolejny produkt pełnowymiarowy i to jest sól do kąpieli stóp, minerały z Morza Martwego z marki SheFood. I ona ostatnio, ta marka, była w Shiny Boxie i to był krem do stóp, który mnie po prostu zauroczył, który Wam bardzo polecałam. Naprawdę jest to świetny, świetny produkt. Także powiem Wam szczerze, że też się ucieszyłam, że coś takiego jest i na pewno już skorzystam, jak Wam pokażę. Bo jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi i jej cena to 4,90 za 65 gram. Także to jest kolejny produkt pełnowymiarowy. Kolejnym produktem pełnowymiarowym jest kredka z Smart Girls Get More. I to jest klasyczna kredka do ust w kolorze takim, w takim kolorze brudnego różu i ona kosztuje 4,99. Taka właśnie jej pojemność do wyboru, w sumie nie do wyboru, ale mogła nam się też trafić automatyczna kredka. Do ust mi się trafiła taka, wiecie, temperowana po prostu. Także to jest kolejny produkt pełnowymiarowy. Ostatnim produktem pełnowymiarowym, czyli produktem pełnowymiarowym ósmym, który był dostępny tylko w tym pudełku, które ja mam, czyli XXL, i było do wyboru jakieś Remedium Natura, naturalna woda z kwiatów róży, ale były też dostępne kosmetyki Evre. I mi się trafił kosmetyk z Evre, z tej nowej serii na pewno ją znacie, jeżeli oglądacie YouTube'a, ponieważ ona jest bardzo znana na YouTubie teraz. To jest upiększający krem pod oczy. Można było dostać krem do twarzy, krem korygujący CC, żel punktowy na niedoskonałości. I powiem Wam, że ja bardzo, bardzo się ucieszyłam, że jest to krem pod oczy, ponieważ ja krem pod oczy zużywam dużo, regularnie, także mi się one nie zmarnują i zawsze się przydadzą. Także jestem z tego produktu zadowolona. I to jest ostatni produkt pełnowymiarowy, jaki był w tym pudełku. Kolejnym produktem jest olejek do kąpieli, Tajemnice Piękna. I to jest odczuwalnie gładka, aksamitnie miękka skóra dzięki olejkowi do kąpieli Tajemnica Piękna. I to jest travel size, czyli taki mały podróżny rozmiar, 5,90 za 20 ml. Tutaj mam jeszcze Strint, jakaś odżywka taka naprawiająca, reperująca paznokcie. Nie znam tego, to jest upominek, 59 zł za 9 ml. Tutaj mamy 4 ml, czyli tak naprawdę no połowa, także no fajne, ale nie mam pojęcia, nie znam tej odżywki, nigdy o niej nie słyszałam. Tutaj mam jeszcze jakąś odżywkę, słuchajcie, taką ze Schwarzkopfa, zaraz Wam przeczytam, co to dokładnie jest. Micelarna odżywka myjąca z linii profesjonalnej. Nie mam pojęcia, co to jest. Kosztuje 85 zł za pół litra. Tutaj mamy 50 ml. Jeżeli wiecie, jak tego się używa, odżywka micelarna, pierwszy raz coś takiego słyszę, to dajcie znać, no, ale coś takiego znalazłam w pudełku. Mam tutaj jeszcze... I to jest produkt pełnowymiarowy, słuchajcie, to chyba źle przeliczyłam, bo jeszcze znalazł się produkt pełnowymiarowy. I to jest peeling, maska, krem myjący do twarzy 3 w jednym. Zielone błoto mineralne, glinka biała, peelingujące drobinki z alg. Czyli coś takiego, taka maseczka się znalazła. I tutaj mam jeszcze jakieś upominki, słuchajcie, patrzę, czy są pokazane
na tej ulotce, ale tego akurat nie ma, ale to jest Tutti Frutti i z tego co tutaj widzę, to jest szampon do włosów i opalizujący olejek do kąpieli. To są takie dwie saszetki, czyli coś takiego. Ostatnio Wam pokazywałam to w Denku, że zdenkowałam balsam z Tutti Frutti. I ostatnim takim upominkiem to jest niwelacjone i to jest intensywnie regenerująca kuracja SOS dla stóp. I to jest upominek. Tak więc tak prezentowały się wszystkie kosmetyki, które pojawiły się w urodzinowym pudełku Shiny Box. A teraz przejdę do takiego krótkiego podsumowania, jeśli chodzi o to pudełko, czy jestem zadowolona, czy nie. I powiem Wam, że jestem zadowolona i wiem, że może to niektórych zdziwić, ponieważ większość dziewczyn, które zamawia Shiny Box, uważano przecież, zamawia pudełko kosmetyczne. A jeżeli dostaje w nim herbaty, które mają odchudzać, no to no coś jest nie tak. To jednak nie jest ten zamysł. Ale powiem Wam, że ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, że dostałam te herbaty. Ja wiecie, że ja jestem na wiecznej diecie, ja jestem dietoholiczka, cały czas się odchudzam, także raz mi to nie wychodzi, raz mi wychodzi. I dla mnie takie rzeczy są naprawdę fajne, jest to dla mnie coś nowego i cieszę się, że nagrywam ten film, bo mogę w końcu zacząć je używać. I powiem Wam, że one tak pięknie pachną w tym opakowaniu, no nie mogę się po prostu doczekać. Dzisiaj już od wieczora chyba zacznę, naprawdę. Także ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, troszeczkę mniej, powiem Wam. Cieszę się z tego, że jest tonik i to mi bardzo odpowiada, ponieważ toników nigdy nie jest mi mało, więc z tego się bardzo cieszę. Cieszę się bardzo z tego, że jest krem pod oczy, ponieważ tak jak z tonikami, też mi tego nie jest nigdy mało i zawsze się przyda. Jeśli chodzi o resztę, to szczerze mówiąc, z tego wszystkiego dużo jest tutaj tych próbek, jakichś saszetek. I wiecie, to jest coś na takiej zasadzie, że dajemy dużo kosmetyków, mówimy, że będzie dużo kosmetyków, no ale większość to są jednak takie pierdoły typu sól do stóp, która owszem jest fajna, marka naprawdę przypadła mi do gustu, ale wiecie o co chodzi, znacie ten zamysł, że mówimy, że będzie 11 produktów, z tego dużo jest saszetek, wiecie o co chodzi, takich małych pierdół po prostu. Także właśnie tak to wygląda. Balsam, gdybym nie miała tylu balsamów, ile mam aktualnie, to bym się cieszyła, aczkolwiek moja mama mówi, że super, że ona zużywa, ponieważ ona balsamuje się codziennie. No i tutaj jeśli chodzi jeszcze o te serum do rąk, gdyby było do twarzy, byłoby rewelacyjnie. Serum do rąk, no niekoniecznie, ja mam po prostu tego dużo. Więc ogólnie pudełko oceniam na taką słabą czwórkę, bym powiedziała. Jest fajnie, jest tego dużo, ja oceniam to według siebie, wiadomo, więc jeżeli ja to tak oceniam jak gdyby na czwórkę, taką słabą czwórkę, to tylko dlatego, że większość rzeczy albo mam w ogromnym zapasie, albo po prostu nie używam. Także to zależy, co komu pasuje, kto co potrzebuje. Więc tak się prezentowało pudełko czerwcowe. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie, czy zamawiałyście. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!